Dzień dobry Państwu, Szczeciński Holender. No, tematem dzisiejszego filmu są yellow boxy, takie rozwiązania na skrzyżowaniach, które mają powodować to, że nie ma korków. A oprócz yellow boxów na skrzyżowaniach pokażę Państwu yellow boxa człowieka, który tutaj oto stoi. Cześć Maciek. No i przez chwilę poobserwujemy, jak te yellow boxy działają w praktyce. O, właśnie działają tak, że samochód na nich sobie staje. Jak Państwo widzą, yellow boxy traktowane są dość swobodnie, a właściwie ignorowane przez kierowców. Czyli można potraktować je jako element ozdobny w architekturze miejskiej póki co. No i tutaj, proszę Państwa, na ulicy Europejskiej i Dworskiej jest kolejny yellow box. No i teraz, proszę Państwa, kolejny yellow box i chyba już ostatni, bo nie chce nam się na ten czwarty jechać, no bo tak on mniej więcej wygląda. Przypuszczam, że jego rolą jest to, żeby powstrzymywać samochody jadące z Wierzbowej w tą stronę, żeby nie stawały w tym miejscu, żeby ludzie mogli z tej Reczańskiej wyjeżdżać. No ale przy takiej jakości tego oznakowania nie wiem, czy to spełnia swoją rolę tak do końca. No a skoro yellow boxy są dość średnie, to jedziemy dokąd? Do prozektorium. Tak, to był właśnie pomysł Maćka na spędzenie wspólnie czasu w naszym pięknym mieście. Także jedziemy na prosektorium na Chopina. W drodze do prosektorium trafiliśmy jeszcze na opuszczony wiatrak mierzyński. No i trzeba będzie tam wejść, zobaczyć co i jak. Za chwilkę będziemy, proszę Państwa, świadkami spektakularnego ujęcia yellow boxa na yellow boxie. Coś się stanie, może się jakiś... Może coś się stanie, właśnie. Czarna dziura powstaje. Wiem, nastąpi to tak jak w fizyce chyba, że materia z antymaterią się łączy, czyli po prostu znikniecie. Uwaga, tramwaj. O, już to nastąpiło. Yellow box na yellow boxie. Ja teraz sobie tutaj skręcę na ścieżkę, na... Nie, prosto. Mówiłem. Maciek się tutaj ewidentnie zagubił nam. No, skrzyżowanie jest bardzo samochodowe. To jak widzisz, Szczecin dość samochodowy, nie? Nie wiem jak to w Warszawie jest, ale tak ten. Ja wiem. Ten zakręt w lewo taki sobie był, nie? Nie, no dobra, ale. Bo ja myślałem, że my skręcamy tak w stronę. A, no. No w każdym razie jest ujęcie, że jesteś na yellow boxie. Wytniesz jedną klatkę. No. Nie no, oczywiście też cię skrytykowałem, mówiąc, że się nieprawidłowo zachowujesz na yellow boxie, bo na nim stoisz. Czy był sens jechać przez pół Polski po to, aby zobaczyć żółte kreski na drodze? Oczywiście, że nie. Ja sobie to wyobrażałem, że to będzie na każdym skrzyżowaniu, a to tylko jakieś bochomazy na nowych miejscach miasta. Tak. Ale zegar kulkowy był tego warty. No właśnie, okej. Okay. I wiatraki. Wiatraki też. Oczywiście podzielam zdanie Maćka, bo uważam, że przy takiej kampanii medialnej, która była przeprowadzona w prasie ogólnopolskiej i lokalnej, ten element infrastruktury może nie powinien być na każdym skrzyżowaniu, ale powinien być po prostu widoczny w mieście. A mamy je tylko na czterech skrzyżowaniach, więc przypuszczam, że kierowcy są po prostu tymi yellow boxami zaskakiwani. A jeszcze jakość ich wykonania pozostawia wiele do życzenia, więc na ten moment uważam, że są to elementy jedynie ozdobne.